Cześć, tu Maciek Prusiński z bloga Rozwojowiec. W zeszłym tygodniu wspomniałem, że druga prezentacja w temacie perfekcjonizmu będzie za trzy tygodnie, ponieważ trochę nam się poprzesuwało, Maciejom teraz, a już za tydzień wraca Damian ze swoimi prezentacjami. Zapraszam. W poprzedniej prezentacji dowiedziałeś się, czym różni się perfekcjonizm pozytywny, mający więcej zalet niż wad, od perfekcjonizmu neurotycznego, takiego, który szkodzi nam na bardzo wielu płaszczyznach. Dzisiaj dowiesz się, co ma wspólnego perfekcjonizm z prokrastynacją, czyli patologicznym odkładaniem spraw na później. No właśnie, czy perfekcjoniści chorobliwie odkładają na później swoje rzeczy do zrobienia? Badania, co ciekawe, nie są jednoznaczne. Dla przykładu liczni posiadający naukowy dorobek autorzy piszą o związkach perfekcjonizmu z prokrastynacją, jednakże są też badania, które pokazują, że perfekcjoniści odkładają rzeczy na później w mniejszym stopniu rzadziej niż zwykły Kowalski. Jak to w końcu z tym jest, z tym perfekcjonizmem? Oddala nas od sukcesu przez ciągłe odkładanie spraw, czy może wręcz przeciwnie? Przyspiesza nas na naszej drodze do mistrzostwa w tym, czymkolwiek się zajmujemy? Tak jak w poprzedniej prezentacji, okazuje się, że nie można mówić o jednym perfekcjonizmie w tym przypadku. Teraz jednak to, co robi różnicę, to już nie stopień, w jakim patrzymy obiektywnie na świat. Tym razem różnica robi to, dla kogo dążymy do tej naszej perfekcji: dla siebie czy dla innych ludzi. Perfekcjonista zorientowany na siebie stara się dopracować wszystko do perfekcji, bo czuje wewnętrzną potrzebę, by tak robić. Jego poprzeczki do przeskoczenia w tym, co dla niego ważne, są zawsze wysoko, a on sam bardzo wiele od siebie wymaga. Perfekcjonista społeczny z kolei czuje na sobie wymagania innych ludzi, takie, jakie realnie wobec niego mają albo też jakie sam swoim umysłem wyolbrzymia. Dopracowuje wszystko do perfekcji, zakładając, że zostanie oceniony, a każda niedoskonałość może stać się powodem krytyki, może zostać zauważona. Wydawałoby się, że w sumie wychodzi na to samo, prawda? Oba typy dążą do perfekcji. Oba typy obawiają się porażek, po prostu z różnych powodów. Sęk właśnie w tym, że te dwie różne przyczyny dążenia do perfekcji niosą ze sobą zupełnie różne skutki. Perfekcjonista zorientowany na siebie nie jest w stanie uciec przed sobą samym, a więc przed osobą, która wymaga od niego najwięcej. Przed swoją własną oceną swojego dzieła, swojego wizerunku, umiejętności itd. Dlatego właśnie badania pokazują, że odkłada on rzeczy do zrobienia nie tylko nieczęściej, ale wręcz rzadziej od przeciętnego człowieka. Perfekcjonista społeczny to już jednak inna bajka, ponieważ tym, kto w jego oczach będzie go osądzał i oceniał, są osoby z zewnątrz. A, no właśnie, odłożenie na później pracy nad swoim dziełem odkłada na później ten przerażający moment oceny. Osąd innych wisi nad jego głową, jak topór kata, ale pozostaje w zawieszeniu tak długo, aż dzieło nie ujrzy światła dziennego. Niestety znam to uczucie aż za dobrze. Co w takiej sytuacji podpowiada nam nasz umysł? Żeby nie odnieść porażki ze swoim dziełem, wystarczy nigdy go nikomu nie pokazać. <gry> Żeby nie odnieść porażki w wystąpieniu publicznym, wystarczy nie występować publicznie. By nie zawalić czegoś w swoim ubiorze czy wizerunku, wystarczy nie pokazywać się wśród ludzi. By nie odnieść porażki towarzyskiej, wystarczy nie przebywać w towarzystwie. A żeby nie palnąć czegoś głupiego w rozmowie, wystarczy się nie odezwać. Czujesz to? Perfekcjonista społeczny ma dokąd uciec i to jest jego przekleństwo. A więc ucieka, odkładając na później, porzucając swoje dzieła. Chowając swoje niedoskonałości przed światem, najczęściej wmawiając sobie, że przestanie uciekać, jak tylko osiągnie w czymś taki stopień doskonałości, jakiego pragnie. Jeśli do tego jest jednocześnie typem perfekcjonisty, o którym mówiliśmy w poprzedniej prezentacji, perfekcjonistą neurotycznym, który odczuwa na sobie ciężar wymagań totalnie nierealnych, oderwanych od rzeczywistości, to ten moment nie nastąpi nigdy. Oczywiście, przypadki perfekcjonisty 100% społecznego lub 100% zorientowanego na siebie są mm, czyste, jak rodem z podręcznika. W rzeczywistości bardzo często oba te wymiary perfekcjonizmu występują razem. Jeden bywa mocniejszy, drugi słabszy, ale najczęściej występują obok siebie. Perfekcjonista niezależnie wymaga wtedy perfekcji sam od siebie, jak i odczuwa wymagania ludzi wokół. Obawia się tego, że straci w swoich własnych oczach. Na najbliższej porażce, jak i tego, że straci w oczach innych. Tak samo perfekcjonista społeczny nie jest fizycznie w stanie uciec od wszystkiego, prawda? W końcu nie możesz pozwolić sobie na uciekanie od na przykład pracy, jeżeli musisz zarabiać na życie, albo chodzić do szkoły. Gorzej, jeśli nie musisz. Przypuszcza się na przykład, że japoński syndrom hikikomori, którego ofiary zamykają się w swoich pokojach, z których potrafią nie wychodzić przez całe miesiące, a nawet lata, może mieć silne korzenie właśnie w perfekcjonizmie społecznym. Co ważne, wymagania otoczenia odczuwalne przez perfekcjonistę społecznego nie zawsze są wyolbrzymione przez jego umysł. Istnieje wymiar perfekcjonizmu, który polega na oczekiwaniu, wymaganiu perfekcji wyłącznie od innych. Więc tak, istnieją osoby rodem z żartów o nomen omen azjatyckich rodzicach, według których syn może zostać lekarzem, prawnikiem albo wstydem dla rodziny. I to są jego jedyne opcje na przyszłość. Hmm. Osoby takie będą naciskać na wszystkich wokół swoimi nierealnymi wymaganiami, nawet jeżeli oni sami ich nie spełniają, projektować swoje ambicje na innych, szczególnie na tych, wśród których przebywają na co dzień, np. Na, na swoje dzieci. Nie bez powodu uważa się, że oba rodzaje perfekcjonizmu najczęściej mają korzenie właśnie w dzieciństwie. Oba te wymiary perfekcjonizmu nakładają na ciebie dodatkowy stres i osłabiają twoją samoocenę, jeżeli porównujesz się z, lub swoje dzieła z ideałem, będącym poza zasięgiem twoich możliwości. To jednak perfekcjonizm społeczny wydaje się nieść większość negatywnych skutków. Wniosek jest prosty: jeśli oglądając tą prezentację zauważasz u siebie perfekcjonizm społeczny lub oba typy perfekcjonizmu, to najlepszą drogą, by ograniczyć ich negatywny wpływ na Twoje życie, będzie praca nad tym, by mniej przejmować się tym, co myślą inni, tym, co myślą o Twoich dziełach i o Tobie. Osłabić strach przed byciem ocenianym. Jak to zrobić? To duży i wyczerpujący temat zbyt duży, by zawrzeć go w końcówce prezentacji. Jeśli problem społecznego perfekcjonizmu Cię dotyczy, to na ten moment wiesz już na czym stoisz, wiesz z czym masz do czynienia. A w następnej prezentacji dowiesz się, jak ograniczyć stopień przejmowania się tym, co mówią inni. A więc jak osłabić kluczowy nawyk wzmacniający ten szkodliwy wymiar perfekcjonizmu. To tyle, dziękuję Ci za obejrzenie. Jeśli znasz kogoś, komu perfekcjonizm negatywnie miesza w życiu, udostępnij tę prezentację. Gdyby ktoś pokazał mi takie wideo na przykład 5 lat temu, byłbym tej osobie wdzięczny chyba do końca życia. Do usłyszenia.